jakie będzie pierwsze 100 dni prezydenta Krzysztofa Bosaka? Uwolnienie polskiej gospodarki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, kwota wolna od podatku podniesiona do 12-krotności płacy minimalnej, obniżka podatku VAT na żywność, upomnienie się o zamrożoną w Sejmie ustawę STOP 447, wielowektorowa polityka zagraniczna zorientowana na polski interes narodowy, wypowiedzenie pakietu klimatycznego i uwolnienie potencjału energetycznego naszej ojczyzny, wprowadzenie karty polskiej rodziny na czele z ochroną życia nienarodzonego i sprzeciwem wobec propagandy ideologii LGBT, czyste powietrze w miastach i ochrona lasów, zakaz importu śmieci do Polski. To na dobry początek prezydentury Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak, prezydent 2020.